odwiedzam kolejne grodzisko w powiecie toruńskim, w gminie Niszawa Wielka, tak? Grodzisko Skłudzewie. Grodzisko odkryte przez Niemców, natomiast później przez archeologów UMK badane. Co ciekawe, później w miejscu grodziska powstała warownia krzyżacka, która została zniszczona przez żołnierzy wojów Jagiełło, przez Jagiełło. To już trzecie grodzisko w powiecie toruńskim, tutaj w okolicy, jakie odwiedzam. Od głównej drogi, teraz pod górę. Generalnie Skłudzewo, wieś, bardzo ma ciekawą historię, bo znajduje się tutaj pałac, znajduje się tutaj stary cmentarz, ma bardzo bogatą historię, ale dzisiaj o grodzisku. Ta droga chyba nie prowadzi do grodziska. Grodzisko będzie w tamtą stronę, ale czy jest tu jakaś droga? Tego nie wiem. To pójdziemy tutaj, widzę, jest pewnie przez zwierzęta coś wydeptane. Jakaś ścieżka. Tą ścieżką sobie, o Jezu, kujące krzewy. I sobie tą ścieżką pójdziemy tutaj do góry. O, dobrze, że idę tutaj wczesną wiosną, bo nie jest to mocno zarośnięte. No, jestem przekonany, że to było grodzisko, a później warownia krzyżacka. Widać niecodzienne zniesienia, zagłębienia. Tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o to samo grodzisko. Mikropodróż w okolicy Torunia. Zobaczymy tam. Będę chciał jeszcze odwiedzić i odnaleźć cmentarz, który jest, o, widzę, w tamtą stronę. Zaraz tam pójdziemy. Zaraz się przyjrzymy tutaj dookoła. Ja zrobię za chwilkę kilka zdjęć. Pójdziemy dalej. Tam już w oddali widać pałacyk, który dzisiaj opiekuje się Fundacja Daj Szansę, chyba tak, która inicjowała tutaj chociażby ponowne badanie tego grodziska.
Także działam na rzecz tutaj społeczności lokalnej i bardzo dobrze. A tutaj widzę pozostałości cmentarza. Oczywiście o samym grodzisku, cmentarzu i tych okolicach przeczytacie w linku, który jest na dole w opisie filmu. Ja tutaj bardziej chcę z wami tutaj bardziej eksplorować to miejsce, a nie opowiadać historię, których i tak pewnie nie znam tak bardzo dokładnie, a i tak pewnie większość można znaleźć na Wikipedii, w innych źródłach, ale dlatego też odsyłam do linku poniżej. I tutaj już widzimy ten cmentarz, a raczej pozostałości po nim. W zasadzie jedna tablica Emmy Brauer. Emma Brauer to wybranek późniejszego właściciela tych ziem. I zginęła, mając 33 lata, jeśli się nie mylę. Spadając z konia. Lubiła bardzo jazdę konną. To już w zasadzie takich cmentarzy opuszczonych, starych cmentarzy tutaj na terenach Kujaw jest mnóstwo. Jeśli dobrze myślę, to tutaj rzeczywiście na tym terenie był i jest na dzisiaj cmentarz. Pójdziemy zobaczyć następny nagrobek. Będzie mi ciężko cokolwiek odczytać. A w tym miejscu zrobię sobie kilka zdjęć. Przejdziemy do tej jednego najbardziej zachowanego, najlepiej zachowanego nagrobku Emmy Brauer. Młodej dziewczyny, która zginęła spadając z konia. Zrobię kilka zdjęć. Poszybowało mnie w niebo. Jeszcze sfotografuję tą jedną z tutaj zachowanych tablic. Może uda mi się później odnaleźć, co to jest za grób.
w oddali widać ten pałacyk. Ale z uwagi, że on jest zasiedlony, mieści się tam jakaś fundacja Najszańca chyba lub coś w tym stylu, to nie będę się tam, nie będę tam niepokoił właścicieli tego obiektu takimi swoimi nachodzeniami. Postaram się kiedyś umówić i trochę więcej popowiadać o tym dworku, bo ten dworek ma ciekawą historię, bo za czasów okupacji hitlerowskiej były tutaj prowadzone obozy Hitlerjugend, ale również przebywały tutaj polskie dzieci, które poddawane były germanizacji. Ale myślę, że o tym dworku zrobię osobny wpis, osobny film. Postaram się umówić z prezesem tej fundacji lub z osobami, które są tutaj zaangażowane w takie działania popularyzatorskie i zrobimy zupełnie inny film i zupełnie inny wpis na ten temat.